Witam was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj ważny, można powiedzieć, dzień, bo będziemy kosić pszenicę no-tillową. Muszę to odebrać. Tak jak mówiłem, dzisiaj kosimy pszenicę no-tillową. Jestem bardzo ciekawy, co to z tego tam wyrosło. No, wyrosła pszenica, ale zobaczymy, jakie będzie plonowanie. I co? Więcej będziemy myśleć i dyskutować na polu. Jesteśmy już na polu, pierwszy przejazd jest robiony. Na razie wybaczcie, że nie wychodzę, dopiero co byłem, żeby zaczepić header. Na podwórku jest dramat, naprawdę jest dramat. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jak zwykle zapomniałem powycierać sobie szyby. Zawsze wszystko szybko, szybko. Dzisiaj tylko zrobiłem tankowanie, co widzieliście, później dmuchanie filtra. Natomiast szmatkę wziąć i szyby przetrzeć, no to człowiek zapomniał, ale to się nie dziwię. Także robi pierwsze kółko i zobaczymy, co z tego będzie. Trzeba powiedzieć, że kosimy prawie, żeby tego nazbyt tam nie nazywać, prawie ekologiczną pszenicę. Dlaczego? Dla tych, którzy nie oglądali wcześniejszych filmów, powiem, że na tą pszenicę poszedł tylko azot. NPK żadnego nie dostała. Azot poszedł tylko w dwóch dawkach, no bo to pole nie zapowiadało się na to, żeby dawać trzecią dawkę. Była susza, nie było deszczu, więc zrezygnowałem z trzeciej dawki, bo to jest też bardzo słabe pole pod względem kategorii gleby. I tutaj poszedł tylko azot i oprysk herbicydowy wiosną. Tak, oprysk herbicydowy wiosną. Natomiast nie poszła tutaj żadna chemia, jeżeli chodzi o fungicydy, insektycydy, nic takiego. Tutaj zrobiłem tylko odchwaszczanie wiosną. Dlaczego tak, a nie inaczej? Słuchajcie, poniekąd miało to, wynikało to z tego, że ja byłem w terenie po prostu. Była wiosna i byliśmy na siewach usługowo. Więc wynika to po części z tego, że nie miałem za bardzo, nie miałem kiedy tego zrobić. Nie chciałem też tam nikogo już fatygować, żeby mi tutaj jeździł, bo to jest najdalsze pole z gospodarstwa. To jest jedna rzecz, a dwa, później, jak sobie tak pomyślałem, przychodziłem tutaj, nie było widać oznak chorób. Okej, tam septorioza i ten nie będziesz jej widział, ale ona już jest na polu. Ale tutaj nie było septorii, bo później patrzyłem na liście, liść był cały czas zdrowy, później to wszystko gdzieś tam się zaczęło suszyć, jak nie było wody. I postanowiłem sobie zrezygnować całkowicie właśnie z oprysku, bo byłem ciekawy, jak to wyjdzie. Byłem naprawdę ciekawy, jak to wyjdzie. Poznałem pewnego gościa, który już tam ileś lat uprawia w technologii no-till i opowiadał mi, oglądałem pszenice, które były zasiane w tej technologii. I jak pytałem go o agrotechnikę, to powiedział, że pryskali tylko i wyłącznie tebukonazolem. Jeden zabieg tylko. Ja mówię, ale jak? Dlaczego? Ja mówię, a gdzie choroby podstawy źdźbła, to wszystko. Ale jakie choroby? Mówi, nie ma chorób, mówi. Nie ma chorób, nie pryskamy, mówi, no czysta kalkulacja, mówi, no po co pryskać na coś, co może będzie, a może nie. No dosyć ciekawe podejście do tematu. Wiadomo, im więcej masz hektarów, tym więcej jesteś w stanie zaoszczędzić, tak? Natomiast ja zrobiłem to też z czystej ciekawości, mimo tego, że środki kupiłem, wszystko gdzieś tam miałem na pierwszy zabieg, ale no pojechałem, nie było mnie, oglądaliśmy to, no nic. Także ta pszenica nie ma ani regulacji zrobionej, nie ma zrobionego insektycydu, nie ma zrobionego fungicydu. Było zrobione tylko herbicydem, no i tak sobie to urosło. Jak na załączonym obrazku. Potem jak podjadę tam z drugiej strony, może gdzieś zaraz się przestawię, to będzie to troszkę lepiej widać, a może też wsiądę z Adamem do kombajnu, no bo w locie raczej nie będę chciał na tym polu sypać. Ale to jeszcze zobaczymy.
Teraz pokażę Wam to, jak wygląda to z góry, bo z góry wszystko lepiej widać. Widać, gdzie są słabe punkty tego pola, bardzo wyraźnie. Tutaj mamy jedno oczko, tam drugie. Tutaj, o, jest taka łata. Tutaj kolejna. Także sami widzicie, tutaj to pole nie jest najlepsze. Niby jest czwarta A do czwartej B, ale jeżeli spojrzymy na wykaz całej tej działki, to zdarzają się miejsca też piątej klasy. I tutaj podłoże jest typowo piaszczyste, tak? Bo cała ta miejscowość już tam, to są właśnie same można powiedzieć piachudry, gdzie dużo jest wydobycia żwiru. Nie jest to naprawdę, dobra gleba, tak jak na wsi, w której ja mieszkam. Zboże wygląda w ten sposób. Mamy pierwszy zbiornik, zaraz będziemy sypać drugi, a ściernisko po zbiorze wygląda następująco. Widać ładne paseczki siane. Czy tutaj, ja już o tym wielokrotnie wspominałem, nawet na filmie, jeżeli chodzi o siew, jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy i sobie chciał gdzieś go tam znaleźć w otchłani, to pole jest po soi. Tutaj była na tym polu soja zasiana w technologii strip till dwuetapowo. No i później w no-tillu była, jest ta pszenica. Stanę tutaj, schowam się trochę przed słońcem. Czy to mogło być zrobione tutaj lepiej? Myślę, że tak. O tym już wspominałem, co przed chwilą mówiłem. Dlaczego? Ja uważam, że na początku ustawiliśmy tu trochę zbyt duży docisk sekcji. Uczyliśmy się tej maszyny. Chłopaki, co przyjechali, ją przywieźli, też się tej maszyny uczyli. I co jeszcze dodatkowo gdzieś tam nie pomagało nam w tej nauce, to że tam pewne wężyki, czy tam manometr, coś było tam zamienione źle i nie pokazywało właściwego docisku, więc było to zrobione po omacku. I ta pszenica tutaj dosyć słabo się krzewiła. Na pewno nie brakowało jej azotu z racji soi i z racji tego, że dawka pierwsza, wszystko było w terminie tak jak trzeba. Siew nie był też jakoś szczególnie późny, bo było siane to w październiku, ale słabo się krzywiła, właśnie uważam z tego powodu, że była trochę za głęboko posiana, po prostu była mocno wbita w ziemię, niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie. I tutaj uważam, że był błąd, tu był duży błąd i ten błąd może tutaj coś tam kosztować, nie? Ale człowiek się uczy całe życie, absolutnie nie mam do nikogo pretensji. Jestem bardzo zadowolony, że spróbowałem tą technologię na pszenicy. Jest to, można powiedzieć, nowość u nas w Polsce. Nie jest to popularne. Gdzieś tam jakieś jednostki są u nas w kraju, którzy uprawiają właśnie w tej technologii. Mi się ta technologia bardzo podoba i w tym roku też będę chciał na pewno zasiać w tej technologii pszenicę. Teraz pójdę Wam pokazać, jak to wygląda z perspektywy kabiny w kombajnie. Zaparkowałem tutaj w cieniu, bo tak trochę się boję zostawić zapalonego bez kontroli, bo to wiecie, różnie bywa. I ona nie była niczym bez kabiny. No. Powiem Ci, że na to nie ma grzyba. Nie kurzy się tak. To jest tutaj z przodu jakiś grzyb, to dużo takiego białego nalotu, nie? Bo kurz to jest taki trochę ciemniejszy, jak jest grzyb, to jest taki biały przed trakcją. Pół ekologiczna. No. Z nawozem bez chemii. Ja tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, nie spodziewam się tam nie wiadomo jak wysokich plonów. Nigdy tutaj nie przekroczyłem 5,5 tony pszenicy na tym polu. Dlatego, wiecie, wziąłem tylko ten zestaw, który jest za mną, a Adam coś tutaj mówi, że no różnie z tym może być. Gdyby nie wypaleniska, które tu są, to na pewno by się nie zmieściło. Bo mówi poprzeczki i tam takie miejsca w środku, to pszenica rewelacyjnie sypała. Natomiast są miejsca, które bardzo mocno ograniczają właśnie ten potencjał, który tutaj był. Także
Już teraz widać, że technologia jak najbardziej na plus. Ja się postaram w wolnym czasie jeszcze policzyć, ile zaoszczędziłem kasy, że zostało to posiane w technologii no-till, na każdym hektarze. No bo teraz ktoś może powiedzieć, a ileś tam zaoszczędziłeś, ale sypnęło ci przykładowo tonę mniej, niż gdyby tu były uprawki, sypnęłoby ci tonę mniej i no, i co tam, że tyle nie wydasz, ale dobra, dzisiaj pszenica jest po 1400 zł, tak? A jakby była po 800 albo po 700? Robią się pieniądze, nie? Także w wolnej chwili postaram się to policzyć tak sumiennie, ile by to mniej więcej kosztowało, to co ja tutaj zrobiłem, i zobaczymy, jaki z tego wyjdzie wynik. Ja już jestem na striptilowej pszenicy późnosianej po kukurydzy ziarnowej. Wróciłem z wynikami z wagi i powiem wam, że jestem zadowolony, bo tak naprawdę pobiłem rekord. Przekroczyłem 5,5 tony z hektara, a mianowicie tak naprawdę nakosiłem 5,8 tony, co naprawdę bardzo mnie uszczęśliwia. Miałem nadzieję na 6, ale jestem zadowolony, że nie nakosiłem mniej. I to jest, ja uważam, że to jest super klucz, bo raz, że nie nakosiłem mniej niż zwykle, co no, kiedyś było 5,5, chociaż tam też muszę powiedzieć, że na tym polu nigdy nie siałem striptilem, to też nie wiem, ile by tam mi zaplanowała pszenica w technologii striptilowej, tylko bo tam było tak, teraz była pszenica, przed pszenicą była soja, przed soją była kukurydza i przed tą kukurydzą była dopiero pszenica, nie? Czyli była wtedy siana poznaniakiem, tym moim zestawem, który mogliście obserwować na YouTubie, gdzieś tam w starszych filmach. Ale 5800 to jest oficjalny wynik, jaki z tego pola mi przyszedł. Jestem zadowolony, że przekroczyłem 5,5. Ale przekroczyłem 5,5 przy obniżonych kosztach, bo tak naprawdę zebrałem soję i wjechałem siewnikiem i zasiałem. Nie dawałem żadnego NPK, żadnych zabiegów nie było fungicydowych, to co już wcześniej wspominałem, więc tylko zasiałem, opryskałem od chwastów i dałem azot. Koniec. Azotu właśnie, przepraszam, szukałem, ile dałem azotu. Na pierwszą dawkę dałem 210 litrów RSM-u, ale nie pamiętam, ile dałem na drugą. Muszę to poszukać. I jeżeli to wszystko poszukam, to zanim ten film wleci wam na YouTube, no to ja tam postaram się w opisie napisać, ile dałem azotu w czystym składniku. Jak na ten piach, jak na tą suszę, którą mamy, uważam, że wynik jest naprawdę super. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Może mogłoby być więcej, gdyby było posiane to trochę płyce, tak jak mówiłem, gdyby ten docisk był mniejszy. Być może ta pszenica by się bardziej pokrzewiła. Nie wiemy tego. To są tylko takie założenia. No i być może ten plon byłby wyższy, gdybyśmy tą pszenicę skosili tydzień temu. Bo wiecie, ile ta pszenica miała wilgotności? 9,4. 9,4 wilgotności. To jest 5% na wilgotności samej. To jest, no to jest dramat. To jest dramat. Teraz sypiemy, to jeszcze mogę coś powiedzieć, bo jeszcze mi się coś przypomniało, bo żeby zaraz nie było, że to no-till dał mi więcej ziarna. Czy można taką teorię wcielić w życie? Trudno powiedzieć. Może to też miał jeden z czynników, ponieważ jak wiecie, na suszę to jak najbardziej technologia jest super, a sucho jest, nie padało już u nas bardzo długo. Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym z północy kraju, powiedział, że u nich, jak nie wiem, 2 tygodnie temu czy ileś spadło 100 litrów wody. Że nie mógł w ogóle pryskać pszenicy. Także no u nas takie anomalia pogodowe nie występują póki co, a przydałoby się. A jakby tak teraz, nie wiem, jutro albo w piątek, nie, dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, jakby tak spadło z 50 litrów tak w przeciągu 2 dni, tak na spokojnie, albo w ciągu 3 dni, to by było w ogóle idealnie. No ale no niestety, jest jak jest, nie ma co narzekać. Co trzeba powiedzieć, jeżeli licząc, na przykład gdybym miał nająć usługę do siewu, tak, to dało mi to zboże 300 kg
więcej, tak? Niż zwykle. No bo mówię, tam pszenica była chyba dwukrotnie, musiałbym zobaczyć gdzieś do jakiejś tabeli, dwukrotnie tam była chyba pszenica i teraz jeżeli dała mi 300 kilo więcej w roku, gdzie ceny są luksusowe, to 3 razy 140, no to tam daje 280, to jest 420 zł, tak? Dobrze liczę? 420 zł. Czyli można powiedzieć, że gdybym miał nająć gdzieś na rynku taką usługę, to wróciłaby mi się ta usługa. Więc też nie jest źle. Ale no, cieszę się, że przekroczyliśmy tą zaklętą barierę 5,5 tony, bo nigdy tam naprawdę więcej nie nakosiłem. Tam jedyne, co mi plonowało dobrze, to kukurydza na tym polu. Na tym polu plonowała dobrze kukurydza i raz wyszedł na tym polu fajnie rzepak, ale wtedy pamiętam, że był dosyć mokry rok. Naprawdę sobie popadywało, a tak z tamtego pola oczekiwać cudów nie ma co. I w tym roku też się słyszy tutaj w okolicy takie słowa, że rzepak plonuje naprawdę fajnie, super, wszyscy są z rzepaku zadowoleni, a z pszenicą bywa różnie. Na jednych polach plonuje lepiej, na drugich gorzej. Dzisiaj też jest najgorętszy dzień w roku. U nas zapowiadali 37 stopni. Jak moja żona jechała do miasta, to wysyłała mi zdjęcie, że temperatura, że samochód pokazuje, że na zewnątrz jest 39 stopni. Jest dramat. Ja jak ciągnik rano zapaliłem, tak praktycznie go nie gaszę. Znaczy, no to teraz go zgasiłem jeden raz, jak przejechałem się kawałek z Adamem, bo sobie pomyślałem, trochę boję się zostawiać go włączonego. Więc no dramat, tu klima chodzi cały czas. Powiem wam, że uważam, że to jest niesamowity komfort mieć klimatyzację. Wiem, że nie wszyscy tak mają i szczerze takim osobom współczuję, bo nawet tak wczoraj powiedziałem, że pamiętam, jak kosiłem bizonem i powiem wam, że dzisiaj szacunek naprawdę dla ludzi, którzy dzisiaj robią żniwa kombajnami bez klimatyzacji albo kombajnami bez kabiny. To w mojej głowie to już się teraz nie mieści, nie? Bo 10-15 lat temu bywały wysokie temperatury, ale 38 stop, 37 nie za bardzo pamiętam. Także jest ciepło, jest naprawdę bardzo ciepło.